w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych prac oświetleniowych na 2013 rok. W poprzednim roku w tym roku środki na zadanie, środki w ramach zadania powierzonych z zakresu budowy i przebudowy i zadań inwestycyjnych są w jednej puli. I właśnie tak jak podobnie jak w zeszłym roku mamy jakby musimy, możemy przenieść pieniądze na zadania remontowe, ale z tego co sam urząd miasta właśnie zobligował nas do wydania 35% całego budżetu na zadania inwestycyjne i stąd wychodzi, że zostaje nam 310 tysięcy w ramach środków na zadania powierzone z zakresu budowy, przebudowy z lokalu. Stąd też taka kwota uchwała. No to znaczy na tyle środków, ile wystarczy, tyle specjalnie wdrożonych zadań. Tak samo w przypadku listy rankingowej na remonty. Jeżeli tam zostanie środków na przykład na jeden pokój, zostaną wdrożone tylko dwa. No ale co tam będziemy projektować takiego? Jakieś nowe rzeczy zmieniać? To jest przebudowa łącznie ze skrzyżowaniem chodnika całej drogi. A które skrzyżowanie? To przy ulicy Leśnicy, Łukasiewicza. Cała Łukasiewicza, cała Łukasiewicza. Po ulicy Łukasiewicza chodnik wraz z ulicą. Nie, pamiętajcie, że jest skrzyżowanie, żeby nie przebudowywane. To znaczy tam będzie podejrzewam robiony kawałek, być może będzie robiony kawałek zostanie przebudowiony na dziwi. Ale dlaczego Łukasiewicza? Bo tu jest też. Ma przegłosowanie. Jest skrzyżowanie, do skrzyżowania. A, to będzie robiony tego projekt, tak? No będzie robiony projekt ulicy Dobrego Przykładowo, czy ta ulica na Rzymskiego, czy ta ulica Leśnicka, ulica Leśnicka, ulica Mankowskiego. Zmieni przebieg ta ulica? Nie, zostanie naprawiona. Czyli wyremontowana, tak? Chciałam zapytać w projekcie. Pani Małgosia, czy kolejność będzie taka jak w układzie? Tak, i tam na początku są jeszcze wykonanie tej ekspertyzy na Mogilskiej. Było chyba jak pierwsze, tak? I Grobowska i później te wodniki. Bo ja mam takie pytanie. Ulica Mankowskiego, która jest złożona i jest na czwartej pozycji, to jest zadanie, które poniekąd jest powiązane z Komisją Ochrony Środowiska. Żeby można było wykonać remont, my zarezerwowaliśmy poniekąd w jakimś sensie środki na przebudowę chodnika. Czy nie uważacie Państwo, że ulica Mankowskiego w związku z powyższym powinna znaleźć się na pierwszej pozycji? Ona jest Bandurskiego, zwłaszcza, że to jest tylko chodnik, nieduży odcinek. Jest to kontynuacja, ponieważ Bandurskiego była robiona w tym roku i tylko z jednej strony, tą stronę. A jeżeli ta ulica wypadnie, to automatycznie te środki zarezerwowane w naszej komisji. Proszę, ona wyszła jako na ostatniej pozycji. Ja bym wnioskowała, żeby ta ulica Bandurskiego. No dlatego pytam, żeby jednak może ta ulica znalazła się chociaż na pierwszym miejscu. Można było na poprzedniej sesji tak. Ale na czym się? Nie wiem właśnie, może nie ma. No ale możemy zgłosić, skoro poprawkę do tamtej uchwały i przesunąć ją na pierwsze miejsce.
zwłaszcza, że ta ulica, proszę Państwa, Wandruskiego faktycznie od wielu lat czeka też na to, żeby ją tam przebudować. A tak jak mówię, jest sprzężona z naszą komisją. Szkoda byłoby stracić te środki z Komisji Ochrony Środowiska, które są poniekąd zarezerwowane. Podobna sytuacja jest z botaniczną, ale botaniczna w ogóle nie wyszła. Ale to jak chodnik będzie robiony z Komisji Ochrony Środowiska, z tych środków? Nie chodnik, tylko będzie robiony trawnik, tam jest zieleniec i po prostu trzeba przebudować ten zieleniec i to jest zarezerwowane w naszej komisji. Znaczy ja myślę, że trzeba zrobić w ten sposób, żeby wszystkie te zapisy zostały wycofane. Jeżeli zobaczymy jakie środki tam będziemy mieć właśnie na te cztery pozycje, no to trzeba będzie taką pozycję wybrać, która najbardziej wykorzysta. Czyli dobrego nie, nie, ale te środki. No bo jeżeli pan Durskiego okaże się, że będzie kosztować załóżmy tam 60 tysięcy, a tam mamy 100 parę, no to wtedy trzeba po prostu gospodarkę. Te środki, które tutaj przenosimy tą uchwałą, to przenosimy na tak zwane tradycyjne remonty, tak? A jaka jest ulica pierwsza na tradycyjnych remontach? Na tradycyjnych remontach. Grochowska jako pierwsza? Jeden na pierwszym miejscu. Mam wszystkie odcinek, chcę panu wiedzieć. 1 do 3, a nie? No, no bo na inwestycjach. Nie, ale to pan o czym innym mówi, o Kaszpurku pan mówi na Grochowskiej 26, a ja panu tłumaczę, że chodzi o różnicę, jak się cmentarza Rakowickiego, ten malutki kawałeczek nie został zrobiony warszawski. Nie, to na sobie zrobiłam chodniku. Przygotowaliśmy tyle, co przez chwilę. No dobrze, no ja się tylko pytam, no. No ale ja chcę wytłumaczyć panu. Ja się tylko pytam, jaka jest ulica, bo tu mówimy o Mazurskiego, tu o innych ulicach i w końcu powstaje jakiś taki... Ale no tam przecież ten wykazana była. Ja nie pamiętam tej sytuacji. Czyli Grochowska jest pierwsza, tak? Całej drogi, inwestycyjne zadania, tam jest remont chodnik. Ja myślę, że może najlepiej byłoby zaczekać, aż jakiś zrobi nam wyceny wszystkich zadań łącznie właśnie. I żebyśmy może wtedy zobaczyli, mamy ile na te, wtedy na te punkty właśnie z Komisji Planowania Przestrzennego na budowę i przebudowę. Ile 100 tysięcy? Ile tam razy? O czym my mówimy właściwie teraz? O remontach. O remontach czy o inwestycjach? Bo tam czas... Nie, mówimy o jednym. Aha, jednym a drugim. No ale uchwała dotyczy przesunięcia aż 100 tysięcy na remont. Tak, dokładnie. Dotyczy spój środków na ogólnie, na same remonty, na tą długą listę. Na tą długą listę, na której pierwsza jest Grochowska, tak? Na której pierwsza jest Grochowska. I Bandurskiego tam jest też, tak? Nie, nie wolno Bandurskiego. Bandurskiego zostało... Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Przeniesiemy do Izby będą. Natomiast w ogóle lista się już zmieni. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy osoby. Dziękuję.